Unia Europejska od stycznia wprowadza do żywności robaki. Co pani o tym sądzi? Pana, niech pan nawet nie wspomina, bo mi się niedobrze robi. Czyli, że to fatalny pomysł. A to w ogóle jakiś przedziwny. Absolutnie, do wyrzucenia, proszę. Ale też niektórzy mówią, że, no wie pani, że będzie można czytać na etykietach i kto będzie chciał, to spożyje, a kto nie, to nie. Proszę pana, niech ten, kto chce, to niech sobie pochodzi troszkę po różnych miejscach i tam nazbiera sobie. Lubię mięso. Nie zabierajcie nam steków. Jak ktoś lubi, to jest udziwnienie, ale jak ktoś lubi, niech je. Trzeba wszystkiego w życiu próbować. Uważam, że powinniśmy jeść te robaki. Są podobno bardzo zdrowe. No dużo białka mają ponoć. Paskustwo. No ja już wolę tradycyjną kuchnię. Tyle lat, co jedliśmy, to już nie chcę eksperymentów. Bo mi się niedobrę robi, mi się jak typowo myślę o tych robakach. Co oni powariowali, czy co? Cały Trzaskowski to chyba mu odbiło, normalnie mu odbiło. Kto chce robaki, niech sobie je, niech robaki, niech sobie chce je. Ja lubię mleko, chcę mleko jeść, pić, a nie robaki jeść. Chory, po prostu chory człowiek. Bo jak można ludziom, proszę pana, zakazać, co ja mam jeść, czy ja mam sobie kurtki dwie kupić czy jedną? No trudno powiedzieć, komu smakują, to niech je. Niech wprowadza. Kto będzie chciał, będzie jadł, kto nie będzie chciał, nie będzie jadł. Ja jadłam, więc uważam, że to nie jest żadne udziwnienie. Jeżeli ktoś w tym gustuje, to proszę bardzo. Świerszcz to nie, jak ktoś lubi, niech sobie zje takiego, jakiego go zobaczy, a nie w chlebie czy tam nie wiem w czym. Ja mam szczęście, bo nie jem chleba. No jeśli ktoś przekona się i zasmakuje to, no to nie ma się czego obawiać. Warto próbować. Warto. Każdy ma inne zdanie, prawda? Będzie chciał, będzie jadł. Nie będzie chciał, nie będzie jadł. Proste. I nie ma na czym filozofować. No wie pan, ja już jestem w tym wieku, że człowiek jest nieprzyzwyczajony do jedzenia robaków. Też może być niewyczuwalny na przykład w chlebie i nawet pani może nie będzie o tym wiedziała. No, chyba, że nie będę wiedziała, no ale jakbym widziała, że robak mi się rusza, to nie. Trzeba czytać etykiety. Jak opatrzą to wielką czerwoną etykietą, że ta mąka jest ze świerszczy, to proszę bardzo, jak ktoś chce to kupować, to niech kupuje. A rzeczywiście ja nie chcę jeść robaków, to znaczy jak nie muszę, to nie chcę. No wojny jeszcze u nas nie ma, żebyśmy robakami i tynkiem się żyli. Czyli raczej kiepski pomysł. Raczej kiepski pomysł, bo każdy powinien białko dostarczać sobie w swojej ilości takiej jak uważa. Generalnie nie lubię świerszczy, ale w każdym razie są narody, które nie jedzą na przykład naszej świniny, są narody, które jadają psy, co każdy według gustu. Jak będą mnie przymuszać, to się tego obawiam, natomiast jak to dobrowolnie, to każdy sobie wybiera. A nie głupota. No jak takie głupstwa może pan mnie pytać, jakie robaki do żywności wprowadza? Nie no, Unia Europejska wprowadza, niech pani sobie wyobrazi. Od stycznia na przykład w chlebie producenci żywności będą mogli teraz dodawać mąkę ze świerszczy. Mówię pani poważnie. Dobrze, no ale ja w to nie wierzę, pan może wierzyć. W Ameryce Południowej już od dawna jedli robaki. Kwestia tylko przygotowania tego jedzenia. Azjaci z kolei jedzą psy, niektórzy. Także kwestia wszystko kultury i przyzwyczajenia, bo Polacy szczególnie kochają konie. Tradycja koni w polskiej kulturze jest od dawna. A też w jadkach mieliśmy kiedyś koninę. Koń, który jest przyjacielem, służył na wojnie i nie tylko, i jest zjadany. No ale jednak wiele osób się oburzało i było przeciwko koninie, inni z kolei Tatar uwielbiają Tatar. Także to kwestia chyba przyzwyczajenia i danej kultury. W Europie, na przykład w Polsce, nie brakuje nam żywności. Przepełnione są, dużo się marnuje przede wszystkim, tysiące, setki ton. To po co mnie te robaki? Robaki będą dobre, jak w całym świecie zabraknie całkowicie żywności. Możemy się wtedy przyzwyczajać. A z odchodami oni też się je, to jest dobre, jak te robaki? No niech mi ktoś odpowie. To po pierwsze. Drugie, a ile kosztuje kilogram takich robaków? A ile trzeba zjeść, żeby człowiek na przykład najadł się tego robakiem? Mógł być syty. Na przykład ktoś pracuje w kopalni, ciężko, czy tam hutnik. Ile on musi zjeść, żeby on miał siłę? To niby ma być dodatek jakoś do chleba. Ale to niby, ale ja nic nie wiem. Na razie się mówi, jedzmy robaki. No niech mi ktoś na to odpowie. Czy z tymi odchodami, bo ja nie wiem. Czy to zdrowe te odchody, czy to do smaku jeszcze będą lepsze? Nie słyszę na ten temat. I to mnie denerwuje. Nie chcą powiedzieć, ile kosztuje kilogram tych robaków.